Siema, z tej strony Szymon, to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj będziemy kupować kopaczkę. Jeszcze nie będziemy kopać, tylko po prostu kupujemy kopaczkę. No, po prostu kupujemy kopaczkę od sąsiada, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole i zaczynamy. Bo tutaj zostałem zapotrzebowanie na słonecznik i z tego słonecznika zrobiłem 130 tysięcy. Więc Mateusz, doganiam cię w tym milion, więc szykuj się na przegraną. Ale ja tak na poważnie, to Mateusz to jest dobry przeciwnik, więc no, jakbym po prostu trzymał to cały czas w kasę, to nic by z tego nie było. Cały słonecznik wyprzedałem, bo zapotrzebowanie na słonecznik jest. Tu widzicie 4000. Ale dobra. Mój pracownik tu już sadzi buraki, a my jedziemy dojczem po nowy nabytek. Właśnie sadzarkę. Zresztą już dawno ją kupiłem, tylko po prostu nie było kiedy odebrać. Trzeba było najpierw sadzić. Znaczy, buraki się nie sadzi, dobra? Tylko sieje. Więc no. Tu już dalej nie nawoziłem. Niedługo na odcinku będą sianokosy, bo dawno sianokosów nie było. Więc dobra. Tutaj zapomniałem, że na sklepie nie było. Ok. Jedziemy. No. Po właśnie sadzareczkę. Poczekaj, to tutaj się jecha. Jeśli dobrze pamiętam. Dobra. Taki mały krótki odcinek, on się raczej powinien spodobać. Więc zostawcie łapkę w górę, a tu już widzę budowanie na pełnej. I mamy tą sadzarkę. Więc będziemy mieli czym kopać. A za dwa odcinki pewnie już będziemy kopać właśnie. Albo nie wiem, zależy. Będziemy kopać już buraki. Więc już kupiłem Grimę, chyba jeśli dobrze tu pamiętam nazwę. No fajne tak wygląda, tylko masywna. I prawdopodobnie będziemy to robić. Właśnie chyba zatorem zrobimy to. Więc dobry. I dobrze pamiętam, że to jest dobrze marka Zetor, bo raczej to wygląda jak Zetor, więc no. Tu nie dojczy. Chciałem wam powiedzieć właśnie, że dojczy zostaje do końca serii. Najwyżej będzie tylko przy owcach i tam sprzedawać wełnę będzie trzeba. Dobra, tu ładnie mi. Buraki rosną, mi nie zależy na buraku, po prostu chcę przetestować ten jeden sezon z burakami. Okej, ja już tu sobie chwilę zostawię. Trzeba pracownika puścić. O kurde, ale wymusiłem. Okej. Dobra, ja wszystkie płonnice z tymi powiem. No po co? Idziemy sobie siać pszenicę, bo dawno nie było. Więc raczej powinien wypalić. Kurna, tą gnojowicę będzie trzeba kiedyś wylać. A mam tam jeszcze dużo tego. Tak, pszenica jest, pszenica jest. Niech mi tu sąsiad sieje. Więc dobra. Już teraz się zapotrzebowanie skończy. Okej. Chciałem wam powiedzieć, że taki. Wiesz, tam jak nawet trwałych to będzie teraz, że jak wybije 50 odcinek, tak, 50 odcinek kiedy wybije, to owce zostają. I będą po prostu hodować, następne to będą krowy właśnie.
O, 50 owiec wybiło. Więc super. Wracając do tematu. 50 odcinków jak wybiję, to z owcami będziemy też się zajmować jeszcze krowami. A jak wybiję setny odcinek, to będziemy się zajmować świniami. Bo ja nigdy świniami się nie hodowałem. A poza tym to dużo kasy jest potrzebne. No bo żeby maszynę tam pozostawiać. Więc o, tam beczka nawet brudno stoi. Spadaj, że z pełną. Zaraz będziemy musieli. Dobra, podjedziemy i podczepimy. Taki krótki odcineczek. Też powinien się przyjąć. Niedługo ruszam z nowym kanałem, tak? Z nowym kanałem ruszam. Takie nietypowe kulisy. Więc no. Dobra, podczepiamy tutaj naszą beczkę, zapomniałem nazwy przez chwilę. I jedziemy na naszą nową łąkę, bo chyba na odcinku jeszcze nie pokazywałem jej. To warto teraz na odcinku pokazać, bo warto. Z buraków też dużo się dostanie, bo buraki chodzą. Płodzenie pszenicy w ogóle w tym sezonie dużo tanio robię. Po prostu, jak wyskoczy zapotrzebowanie na buraki, to po prostu będę miał już je na sprzedaż. Mi się wydaje, że jak takie zapotrzebowanie będzie, to po 3000 będzie buraki. Będą raczej. Aha, to już jest do koszenia. No dobra. To widzimy po czasie. Bo potem to jak się nie, to będę musiał poczekać. No tak czy siak będę musiał czekać, więc jeszcze chwilkę. Ja po prostu chciałam wam pokazać nową łąkę. Bo z tej łąki tu aż 2,5. Znaczy jeden zbiornik i pół mi wyszło. Więc dla moich owiec to dużo. A poza tym będę musiał niedługo się dzielić łąkami właśnie na krowy i owce. Więc to czarno widzę, bym musiał jeszcze raz jakieś kolejne łąki dokupować, żeby to podzielić, bo owce chyba więcej żrą tego trawy. Więc czarno to widzę. Ja, że będzie trzeba kupić drugą łąkę. Bo jak wybiję 150 tysięcy na moim koncie, to już będę po prostu mógł kupić daną łąkę. A u plusy właśnie tych łąk, że one nie wysychają, więc tylko zboża. Więc dobra. Ale chyba kampanii buraczanej w tym farmingu jeszcze nie było. Na pewno na jakiejś scenie farmingowej mobilnej w FS 18 nie było. Więc po prostu fajnie byłoby nagrać taki odcinek. Dobra. Już kończyliśmy. Rozlali gnojowice. 22% rozwalili. No a była za tym właśnie. Koło właśnie tych świn to jest ta łąka, nie? No to są świnie. No jako świn po prostu kupują łąkę z myślą o przyszłości. Więc wiadomo, świnie trawy nie jedzą. Co prawda, nie? Tamte pole też będę chciał kiedyś wykupić. Tam, jak będę miał po prostu świnie, to tam po prostu będę siał kukurydzę właśnie dla nich. Bo karmy kupić nie można. W ogóle ten sezon jest taki zwariowany. Okej. Dzisiaj taki dużo pracy jest. Aha, i parę tego drugiego kanału, trzeciego kanału aż. To po prostu będą odcinki z kulisów o mojej serii na tym moim kanale, więc. Więc no, z farminga 19, z farminga 18 właśnie. Więc dużo będzie się działo. No dobra. I to tak zrobimy. Nie chcę mi się tych przyczepiać. Znaczy przełączę, przegrzebać ciągnik na ciągnik.
A niedługo będzie trzeba też siebie wymienić. No Horsza, właśnie ten Horsza. Z Woltrem, z Latą. Ostatnio jak kupiłem tu właśnie tę Woltrę, to właśnie nie korzystał z moich głównych, tych moich mniejszych ciągników. Więc trochę słabo. Dobra. Puszczę pracownika. Dobra. Jedziemy odstawić właśnie naszą obaczkę. Po zasiany przejdziemy, a może no a co tam. I sobie jeszcze rozwalimy gnojowicę, jeśli się wyrobię z nakrywania odcinka. Następny odcinek będzie właśnie chyba siano kosy, tam będzie właśnie gnojowica. Dobra, pracownik robi. Właśnie tutaj na tą komastację, koło portu bardziej kupić tą mąkę. Na razie chciałabym powiedzieć, że ja bym miał serio się tam jeszcze właśnie bym chciał i właśnie koło tych skał, póki jeszcze świn nie mam. Właśnie zresztą wam to pokażę tam, gdzie jest ta gospoda. Właśnie chcemy kupić te dwa pola. Więc ona kosztuje 250, a jedna właśnie 150. Na razie takie małe pole nie inwestuję, bo po co? Nie opłaca się po prostu, więc no. Dobra. 95%. A ja chodzi o cenę pełną. I oko fajne na porcie. Czekamy. Czekamy. No zabraki było po 2800 teraz. Bieda. Okej. Cena pszenicy wyskoczy zaraz z 2000. A ja pszenicy nie ma. Nie. Dużo właśnie mają trawy właśnie z tych dwóch łąk. No poważnie, ludzie, ja tam kieruję to. Właśnie maszyny właśnie będzie trzeba kupić właśnie pod Waltrę. Więc dobra. Tu już widzę, że sobie. Miałem nadzieję, że wysieje to. Tak jakbym chciał. Taki dłuższy odcinek, chyba właśnie dzisiaj przyznaję. Myślę, że będzie krótszy. Dobra, ty chłopie, skończ siać. Właśnie myślałem, że będę sprzedawał tę skinkę, nie? Przyczepałeś, że powiedziałem, że będą co 50 odcinków właśnie zwierzęta nowe. To po prostu będzie zostawiam. Za nią też fajną kasę można dostać. No po prostu, że mi się nie pęta pod nogi, to nią to właśnie tam zostawiłem. Więc dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę, subskrypcję na dole. No i co? No to do zobaczenia. Na razie.